Witam, oczywiście, bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście, kanał Poradogrodowy Poradogrodowe Flowers. Witam, oczywiście, wszystkich widzów. Witam, oczywiście, drodzy Państwo. Dzisiaj mniej więcej y, powiem, jak mniej więcej dbać o, filo, o filodendrona. E, tutaj mamy filodendrona Birkin, też y, o takiego właśnie filodendrona. Praktycznie filodendron birkin, jakby to powiedzieć, uratowałem go z półki śmierci z Lidla, Jak to niektórzy kolekcjonerzy takich właśnie roślin jak filodendrony, skrzydło kwiaty, Sanseverie, czy jakieś inne różne takie kolekcjonerskie rośliny, tak jak na przykład też pieniążek, czy monstera, czy Epi, Epimerium, czy coś takiego. Mniej więcej jest dużo takich kolekcjonerów, co kolekcjonują takie właśnie rośliny, jak na przykład. Właśnie filodendrony, i mniej więcej ratują takie rośliny spółki śmierci. No, i jak widzimy, mm, że ma dość spore liście ten filodendron po odratowaniu, oczywiście, spółki śmierci. Tak, jak o niego, yy, jakby to gdzieś zadbałem, tak dalej. Yy, ziemia ma dosyć mokro. Praktycznie, zaraz, oczywiście, powiem, jak do tego się mniej więcej zabrałem. Otóż zmieniłem przede wszystkim ziemię, tak. Zdezynfekowałem ko korzenie. Lokatorów się pozbyłem, korzenie i ziemię się pozbyłem starą, wywaliłem. Jeżeli chodzi o korzenie, to troszeczkę, jakby to powiedzieć, nie przycinałem tych korzeni, tylko po prostu je zdezynfekowałem sodą oczyszczoną, bo to jest najlepszy środek do dezynfekcji, lub można też wodą utlenioną. Ale ja wybrałem wodę oczyszczoną. Także ja po prostu zdezynfekowałem, tak dalej. No i potem e, wsadziłem do nowej ziemi. Następnie, e, u, nie wiem czy ktoś widział filmik na moim kanale Porady Glodowe Flowers. E, został wstawiony filmik Opinia i recenzja nawozu Plant Lover. To jest naprawdę, powiem Wam szczerze drodzy widzowie, drodzy Państwo, najlepszy nawóz jaki może być. Naprawdę szczerze polecam. No, i oczywiście to jest z mojej strony. Bardzo dziękuję tej filmie, że e, mi pomogła uratować tego właśnie filodendrona Birkin. No i też również chciałem podziękować jednej pani z grupy Kwiaty Domowe, Sprzedaż i Zamiana. Też dziękuję tej pani za polecenie tego nawozu. No i rzeczywiście po dwóch dawkach tego nawozu latem bodajże tak jest tak, tak, tak jest chyba latem po zastosowaniu latem czy we wrześniu czy w sierpniu, w sierpniu chyba to było tak w sierpniu w sierpniu z zastosowaniem tego nawozu dwukrotnie to praktycznie pomogło i tutaj macie też efekt tego nawozu Plant Lover to jest oczywiście stymulator do roślin oczywiście za chwilę pokażę wam jak mniej więcej wygląda idzie to dokładnie kupić jeżeli chodzi o kupienie tego nawozu Plant Lover stymulator do roślin to oczywiście link możecie znaleźć też w komentarzu eee, praktycznie pod tym filmem. On po prostu podlinkuje, jeśli oczywiście ktoś będzie zainteresowany tym nawozem. No i tu mamy pierwszy też e, przykład, jeżeli chodzi o filodendrona, jak o niego dbać. To oczywiście, e, jakby to powiedzieć e, trzeba by było stosować ten stymulator w okresie listopad do lutego raz na trzy tygodnie stosować ten nawóz, podlewać, raz na trzy tygodnie stosować ten nawóz. Ja tutaj polecam nawóz w saszetkach, tak? Bo to jest oczywiście tańszy, można te 50 ml tego nawozu na przykład wlać tego. Bo oczywiście firma zaleca, że żeby jak najwięcej wody z tym rozcięczyć. Tak? Jak najwięcej wody na przykład kupujemy sobie 5-litrową butelkę wody źródlanej czy na przykładowo źródlanej wody, butelkę 5-litrową, i do tego do tej 5-litrowej butelki wody wlewamy właśnie ten nawóz planower To za chwilę oczywiście wam pokażę, co i jak. Jeżeli chodzi o dbanie o chwilę, tak jak już mówiłem, ziemia normalna, przepuszczalna tak dalej. Yy, nawóz właśnie yy, raz, raz na trzy tygodnie podlewanie. Jeżeli chodzi o liście, tak dalej, to zobaczcie, jakie jak, jak oni praktycznie są duże. Oczywiście, troszeczkę są, niestety te liście są okurzone, bo niestety stało na półce. I tutaj chcę Wam po prostu pokazać, że yy, puszcza nowe liście. Zobaczcie, tu już poszedł nowy liść dzięki temu nawozowi. Tutaj oczywiście drugi, tu kolejne puszcza. Tu nie wiem, czy dosyć dobrze widoczny, tu też. Powoli zaczynają puścić. Ja tutaj chcę też jakby dowiedzieć się pozbyć tej niektórej bryły, o właśnie tej bryły. Chyba mi się udało jej się pozbyć. Możliwe, Zobaczymy. Tak, udało mi się jej pozbyć. Widzimy, że bryła jest po prostu do niczego, nic nie puściła. I tutaj możemy też Usunąć te niechciane rzeczy. Momencik, bo to jest niewidoczne. Niestety no to są takie zbędne korzenie, które po prostu tutaj możemy to do, troszeczkę docisnąć. Jak tu widzimy, tu już puszcza, tak? Zobaczcie, tu już puszcza. Także tego nie robimy. I tu jak widzimy, jest. Kolejny ładny efekt, nie wiem, czy to jest tak dobrze widać. Puszczę ładnie z tej strony, dlatego, dlatego yy, polecam oberwać te stare korzenie, też można przyciąć tak dalej. Także tak to się mniej więcej prezentuje, jeżeli chodzi o efekty tego nawozu. Plant Lover, tu mamy kolejny korzeń jakiś niepotrzebny, ale jak widzimy, filodendron, naprawdę jestem zadowolony z tego nawozu. Plant Lover, Polecam serdecznie, bo naprawdę można dużo zyskać i właśnie takiego dużego filendrona można wykodować dzięki yy, oczywiście yy, nawozu Plant Lover. Zaraz oczywiście Wam go pokażę na końcu tego filmiku. I oczywiście w komentarzu na pewno podlinkuję, yy, jeżeli chodzi o kupno tego jakby to powiedzieć, nawozu. No I oczywiście jak już yy, na sam koniec, jak powiedzieć, używamy tego stymulatora co 3 tygodnie, oczywiście możemy zmieniać nawóz, tak? Możemy też kupić, na przykład jest coś takiego jak nawóz do kwitnienia, może nam nawet zakwitnąć ten filodendron, tak, tak. Ten filodendron yy, birkin może nam zakwitnąć, ale jak to zrobić? I podobnie jest z grudnikiem i ze skrzydło kwiatem, jak mniej więcej nie kwitnie czy coś takiego. Yy, robi nam jakieś figle, czy coś można zastosować nawóz. To jest taki jakby szot bananowy, ekstrakt, yy, też z firmy Plant Lover. obuć i odrzut to się nazywa. I go również stosujemy raz, raz na trzy tygodnie, czyli od listopada do lutego, a później od marca do yy, października. Stosujemy, tak? Od marca do października, później od listopada do. Od listopada do lutego możemy oczywiście zmieniać nawozy. Będę testował ten shot bananowy po nowym roku. Także będzie też recenzja i opinia, jeżeli chodzi o ten shot. I po tym a myślę, że w styczniu też się pojawi przegląd, jeżeli chodzi o kolejne nasze relacje, jeżeli chodzi o nawóz plantlower. Tak Tak to mi wygląda. I tak mniej więcej. Dbamy o ten właśnie filodendron. Takie będziecie mniej więcej mieli. I jak tu z bliska widać, pięknie puszcza. Tak to wygląda. A teraz oczywiście Wam pokażę yy, mój tak zwany nawóz plant Lover, A później, oczywiście, na sam koniec podlinkuję. Yy, na się. Teraz Wam po prostu pokażę ten nawóz, jak mniej więcej wygląda. No, i potem w filmiku pod komentarzem będzie link do zakupu tego nawozu plantlower. Tak on mniej więcej wygląda z miłości do roślin. Plantlover pisze 100% naturalny, z by szybciej rosły. Organiczny stymulator do roślin doniczkowych. Także on, jest, on kosztuje chyba 4 zł, 4,50, coś takiego. Tu jest oczywiście 50 ml, ale. Yy... Strona oczywiście zaleca, żeby to nawet w 10 litrach można to rozdrobnić, ale ja myślę, że kupię większą butelkę wody, 5-litrową źródlaną, i po prostu wleję tą całość na 5 litrów wody. I myślę, że będę miał tego nauczka, aż aż mi po prostu starczył. I taka jedna saszetka wystarczy na jakieś parę miesięcy, czyli 5 litrów wody powinno starczyć na jakieś 3. 5 miesięcy nawet na te pół roku by powinno starczyć także oczywiście drodzy widzowie i drodzy państwo dziękuję wam za uwagę no i oczywiście widzimy się y, również 1 grudnia na kolejnym przeglądzie roślin przeglądzie y, roślin Momentik. przeglądzie roślin oczywiście y, roślin oczywiście y, doniczkowych innych roślin takim prosto zwykłym przeglądzie roślin E, oczywiście troszeczkę się pozmieniało tak dalej, oczywiście wszystko Wam pokażę jak to mniej więcej wygląda jak o to praktycznie się ma i tak dalej też pokażę Wam nowe rośliny i tak dalej także zapraszam na przegląd roślin gruzień 1 grudnia a dzisiaj oczywiście jeszcze zapraszam na relacje na e, jeżeli chodzi o mój, mój kanał Prawda, Główne, na relacje no i oczywiście na kolejny materiał odbania e, Sanseveri Także zapraszam. No i oczywiście dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia do kolejnych materiałów. Oglądanie. Także na razie. No i oczywiście pozdrawiam.